Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Ola. Nie wiem, czy ktoś już jest z nami, bo jeszcze jest minutka, więc może jeszcze chwilkę dajmy wszystkim, żeby zdążyli dołączyć do nas, ale już pierwsi się pojawiają, więc witamy wszystkich serdecznie. Dzień dobry. 18:30. Zaczynamy. Dziś piąty odcinek, piątego żywiołu. Znowu z nowym poślizgiem, nie po 2 tygodniach, tylko po 3, ale tym razem nie urlop był powodem, tylko niestety mój COVID, ale już jest wszystko prawie dobrze, więc możemy dzisiaj ponownie o książkach. Ola trochę ujawniła tajemnicy, ja niechcący chyba też, ale zaczynajmy. Ola, jak zawsze zaczynamy od Ciebie dzisiaj, więc prośba, co masz dziś dla nas? Dzień dobry. Ja mam dzisiaj 2 książki. Jedna to jest Maya Angelou, Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, a druga to jest książka Mariusza Szczygła, Fakty muszą zatańczyć. Pewnie się uśmiechasz na karteczki. Powiem najpierw o pierwszej. Słuchajcie, nie znałam tej pisarki i to nie jest dziwne, dlatego że w Polsce jest wydana tylko jedna jej książka, zresztą przetłumaczona 2 razy, więc nie znałam do tej pory znakomitej pisarki, którą podziwia Oprah Winfrey, którą na swoją inaugurację zaprosił Bill Clinton, aby przeczytała swój wiersz. Ale jest to kobieta, która przede wszystkim była aktywistką, bo, ponieważ zmarła w 2014 roku, aktywistka, która walczyła o prawa Amerykanów afrykańskiego pochodzenia. No i oczywiście też w pewnym momencie bardzo, to znaczy to nie jest oczywiste, tylko teraz, jak już ją trochę poznałam, to wiem, że właśnie też współpracowała z Martinem Lutherem Kingiem i z Malcolmem X, więc niezwykle odważna kobieta, poetka, która rzeczywiście bardzo mocno przyczyniła się do tego, aby właśnie osoby czarnoskóre miały w Stanach te same prawa. A skąd to wynikało, ta jej walka i to jej niezwykłe zaangażowanie? Wzięło się stąd, że sama pisarka dorastała w latach 30. na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązywała bardzo mocna segregacja rasowa. I ta książka, Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, to jest pierwsza część jej autobiografii, która ma 7 tomów podobno. Niestety w Polsce jest tylko jedna i mam nadzieję, że wydawnictwo się zlituje i przetłumaczą następne. Słuchajcie, jeżeli miałabym określić tę książkę w kilku słowach, to powiedziałabym, że jest to książka z niezwykłą klasą, godnością i ta godność jest wręcz świetlista. To jest niesamowite, w jaki sposób ona pisze o swoim dojrzewaniu, o swoim dzieciństwie, mimo tak trudnych okoliczności. No ale wróćmy właśnie do tych lat 30. i do lat 40. Ona dorasta w miasteczku amerykańskim, które nazywa się Stamps. W wyniku rozwodu rodziców znalazła się tam razem z bratem. Przyjechali z Kalifornii, która jednak jest na północy i która zupełnie odbiegała taką atmosferą właśnie od tego rasistowskiego południa. Opiekuje się nią babcia, zwana pieszczotliwie mamcią. Babcia niewykształcona, ale bardzo troskliwa. Troskliwa na taki swój sposób. Bardzo babcia wierząca, cały czas węsząca wszędzie potępienie, stosująca kary cielesne. Więc możemy sobie wyobrazić, że to dzieciństwo nie było najłatwiejsze, ale mimo wszystko bohaterka czuła się tam bezpiecznie. I nagle z niezrozumiałego powodu rodzice z powrotem zabierają ją do siebie. I jest to bardzo dramatyczna podróż, ponieważ mama wyszła już za mąż, za białego mężczyznę. I czasami jest tak, że na słowo mężczyzna przechodzą nas ciarki. I bardzo słusznie, że tutaj przeszły nas ciarki, ponieważ ten mężczyzna okazuje się, że zbliżył się do tej dziewczynki, no i krótko mówiąc, niestety ją molestował. I to jest niesamowite, czytając ten opis właśnie tego, jak ona się czuła, bo ona się czuła oczywiście jak wszystkie molestowane dziewczynki, winna, tak? Ona myślała, że opętał ją szatan, że to jest jej wina, że zaprzedała duszę diabłu i teraz już nie ma od tego ucieczki.
ale właśnie powiedziała takie zdanie, miałam 8 lat i byłam dorosła. Na szczęście nie jest to główny wątek w tej opowieści. Od razu, żeby wszystkim sprawić ulgę, powiem, że sprawca został schwytany, osądzony i tylko dzień przesiedział w więzieniu, ponieważ rodzina Mai, która była bardzo solidarna ze sobą, wymierzyła mu swego rodzaju sprawiedliwość. Taką, powiedziałabym, ostateczną. Ale to oczywiście nie był koniec, nie był koniec, nie był koniec tych właśnie takich nieprzyjemnych przygód Mai. Bo chcę powiedzieć, że właśnie William Shakespeare w jednym wierszu napisał: w niełasce u fortuny, wzgardzony przez ludzi. I to trochę określa właśnie ten jej stan. Dlatego, że na rasistowskim południu, wyobraźcie sobie, i ta książka obfituje w takie sceny, my czasem sobie, trudno nam sobie to wyobrazić. Na przykład w tej książce jest scena, kiedy Maję bardzo boli ząb. Do tego stopnia, że już naprawdę wyczerpane są wszystkie możliwe, wszystkie domowe możliwości i babcia idzie z nią do dentysty. Ale dentysta mówi: nie będę wkładał ręki do czarnej gęby. I mimo, że to dziecko wręcz mdleje z bólu, właśnie słyszę takie zdanie. Co więcej, dentysta był winny pieniądze mamci, więc tutaj ta reguła, że jesteśmy coś winni i przysług, zupełnie nie zadziałała. Tak więc to jej, na dodatek Maja twierdzi, że nie jest za bardzo ładna, ale jak właśnie mówi do niej wujek, lepiej właśnie być brzydką i mądrą, więc wszyscy ją od razu tak źle traktują, tak? Lepiej być brzydką i mądrą niż ładną. I to jest dosyć takie niefajne, bo potem po tym zdaniu tak czy siak spotykają właśnie to, co ją spotyka. W tym rasistowskim, w tym opisie właśnie tego rasistowskiego południa mamy sceny, które pokazują, jak to się dzieje, że pewna społeczność jest właśnie taką społecznością wykluczonych. To są małe gesty, to są getta, to są inne ulice. To jest pewne takie społeczne przyzwolenie, żeby na przykład naśmiewać się z babci Mai, mimo tego, że jest starszą kobietą. I robią to dziewczyny z białej, ubogiej dzielnicy, ale mimo wszystko właśnie są białe i w związku z tym czują się bezkarne. Jest to miejsce, w którym też dziarscy chłopcy z Ku Klux Klanu wymierzają sprawiedliwość tym czarnoskórym osobom, które, cytując książkę, naprzykrzają się białym dziewczynom. Więc ta książka obfituje w takie rzeczy, ale żeby nie było tak strasznie, chociaż jest strasznie, ale tak jak powiedziałam, z dużą godnością, to powiem, że Maja, główna bohaterka, czyli alter ego pisarki, jest niezwykle dzielną dziewczynką. I chciałabym jeszcze też powiedzieć, że po molestowaniu ona znajduje sobie takie bezpieczne miejsce, które jest milczeniem. Ona milczy przez 5 lat i wspaniałe jest to, że z tego milczenia wydobywa ją bardzo mądra nauczycielka, pani Flores, która pokazuje jej poezję i książki. Bo właśnie przez to, że książki, poezja potrafią, jakby pokazują, jak nazwać te stany emocjonalne. I tak naprawdę właśnie książki ją ratują. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że drugim takim ważnym tematem tej książki, oczywiście oprócz fascynujących losów Mai i tego, że ta rodzina, mimo że narażona właśnie na coś, na co nie ma wpływu, na segregację, na pewne zasady, na siedzenie w innym miejscu w autobusie, na jeżdżenie gorszego rodzaju pociągiem i mnóstwo właśnie tego typu nieprzyjemności, to ta rodzina się niezwykle wspiera. Naprawdę niezwykle się wspiera i nie będę więcej wam mówić, bo mam nadzieję, że przeczytacie tą książkę, ale chciałabym powiedzieć, że jeszcze wielkim tematem tej książki jest język rasistowski i w ogóle rasizm. Bo rasizm rodzi się w języku, język jest potężnym narzędziem i słuchajcie, ile nieszczęścia zrobił nam w kulturze Murzynek Mambo, Tuwima. I chciałam powiedzieć o cierpieniu osób, które właśnie nazywa się murzynem, nazywa się bambusem, ciapatem albo innymi takimi niepochlebnymi stwierdzeniami. I to jest bardzo mocny wątek w tej książce, bo wyobraźcie sobie, że ta milcząca dziewczynka, Maja, idzie na służbę. I w pewnym momencie ta dziewczynka tak naprawdę nazywa się Margarita, ale wszyscy na nią mówią Maja w domu. Natomiast pani, która o tym nie wie, bo jest to tylko taki właśnie rodzimy przydomek, siedząc na herbatce z innymi białymi paniami,
jedna z nich stwierdza, że to jest za długie imię i trzeba nazwać ją Mary. Trzeba nazwać ją Mary. A to jest zupełnie nie to imię. No i każdy, i autorka pisze tak, każdy, kogo znałam, piekielnie bał się sytuacji, w której ktoś nazwie go poza jego imieniem. Myślę, że to jest oczywiste tutaj skojarzenie też właśnie z numerami czy z innymi takimi elementami odhumanizowania. I rzeczywiście słowo murzyn również w Polsce ma bardzo wiele na sumieniu. I tak sobie pomyślałam, że każdy, kto przeczyta tą książkę, już nigdy nie powie murzyn, naprawdę. Więc będzie postrzegał wszystkie, ta książka niezwykle uczy szacunku i postrzegania właśnie tej odrębności, osobności, jako takiego bytu, który jest podmiotowy. I to jest piękne przesłanie tej książki. Agnieszko, rozgadałam się. Rozgadałaś się, ale ja mam nadzieję, że po twojej rekomendacji i po twoim użytym kilka razy słowie murzyn nie zablokują nam filmu, bo chcę wam powiedzieć małą anegdotę na marginesie, że na TikToku bardzo krótki przekaz profesora Bralczyka o feminatywach i o nowomowie też i użył tam tylko raz to słowo i ten film został przez algorytmy TikToka zablokowany. Potem po interwencji zostało to odblokowane, po czym ponownie TikTok zablokował. Więc, ojej, to rzeczywiście, tak. Zobaczymy, co nas czeka, Ola. W dobrej wierze to powiedziałam, ku przestrodze. Tak, tak, ale algorytm tego nie wyczuje, słuchaj. Słuchajcie, nie umawiałyśmy się z Olą. My się nigdy nie umawiamy, co będziemy mówić. Same siebie zaskakujemy tymi pozycjami i się zachęcamy. Ale też będzie trochę o dyskryminacji. Tym razem ja dziś, moją pierwszą książką jest książka Niewidzialne kobiety Caroline Crado Perez. To jest książka trudna. Po raz pierwszy w tym naszym cyklu ja dziś nie mam dla was poradników, które was czegoś nauczą. Natomiast są to dwie książki, które bardzo rozszerzają horyzonty. I ta pierwsza to tak naprawdę skarbnica wiedzy, bardzo trudna książka, ją się naprawdę bardzo trudno czyta, zwłaszcza, że wcale nie jest cienka, bo ma prawie 400 stron. To jest skarbnica jak encyklopedia badań naukowych, informacji, które autorka zbierała bardzo długo. To jest przegląd całego świata, jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn, a nie pod kobiety. Jak eliminują w ogóle zjawisko kobiety w świecie przy tworzeniu czegokolwiek. I mnie się zawsze wydawało, że jestem w miarę uświadomiona, jeśli chodzi o dyskryminację kobiet. Tej książki nie przeczytałam całej i trudno będzie ją przeczytać wam pewnie całą, chyba że ktoś jest naprawdę mocno zdeterminowany, żeby te wszystkie szczegóły poznać. Samych przypisów tu jest chyba 100 stron, słuchajcie, samych przypisów. Tak bardzo jest ta książka naładowana informacjami zaczerpniętymi z różnych innych dzieł i opracowań. Natomiast dlaczego jest ważna? Dlatego, że ona bardzo mocno otwiera oczy na to, czego my na co dzień po prostu nie zauważamy. Ta książka zaczyna się już od prehistorii tak naprawdę, od tego, jak wykopaliska przed nawet tysięcy lat, gdzie badane kości pokazują, że jest to DNA kobiety, że jest to szkielet kobiety, tylko dlatego, że koło tego szkieletu zostały znalezione narzędzia jakby walki i świadczą o tym, że była to wojowniczka, a nie wojownik. Przez wiele lat ukrywano i nadal się nie do końca wszyscy chcą przyznać, że jest to szkielet kobiety. Nawet są teorie, że musiały być tam pomieszane kości, że to na pewno był facet, bo nie mogła być przecież kobieta wojowniczką i nie mogła być z atrybutami takiej władzy trochę, dowodzenia pochowana, a takie właśnie były koło jej szkieletu pochowane. Jest tutaj cała masa bardzo ciekawych aspektów, takich trochę, bym powiedziała, rozbawiających przez chwilę nawet, ale za chwilę po tym rozbawieniu przychodzi element trochę rozczarowania. Na przykład jak się projektuje łazienki w miejscach publicznych. Słuchajcie, taka niby prozaiczna sprawa, łazienki w miejscach publicznych. Czy ktoś z was kiedykolwiek, będąc w teatrze, na przykład w trakcie antaktu, zauważył, że do toalety męskiej jest mniejsza kolejka niż do toalety damskiej?
Tak jest. Te dziewczyny zawsze, jak tylko ta chwila, kiedy można z tej toalety skorzystać, to nie idą po lampkę wina czy do foyer, żeby sobie postać, poplotkować, tylko lecą do tej łazienki, do kolejki, bo wiedzą, że może nie starczyć czasu na to, żeby się do tej łazienki dostać. I to jest efekt nie brania pod uwagę pewnych danych statystycznych, naukowych, które by przy projektowaniu łazienek pomogły w tym, żeby je prawidłowo zaprojektować. Otóż równouprawnienie mówi o tym, że łazienka męska i damska powinna mieć dokładnie tyle samo metrów kwadratowych, no i prawdopodobnie ma. Natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o to, że kobiety statystycznie częściej korzystają z toalety. Korzystanie przez kobietę z toalety zajmuje jej więcej statystycznie czasu, nawet do 2,5 raza więcej niż mężczyźnie. W toalecie męskiej oprócz normalnych kabin zamykanych są również pisuary, z których jeszcze szybciej się korzysta niż kobiety korzystają. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często toalety dla kobiet przeznaczone są połączone jeszcze z toaletą dla osób niepełnosprawnych i dzieci. No bo przecież kobieta to już z góry wiadomo, że będzie szła z dzieckiem za rękę lub pomagała osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu z toalety, nie mężczyzna. I kiedyś zrobiono w jednym z teatrów w Stanach Zjednoczonych taką akcję, że zamiast nazywać toaletę męską i toaletę damską, zamiast zrobić koło edukacyjne, żeby każdy mógł korzystać z obu, zrobiono toaletę dla osób przyjaznych pisuarom i nieprzyjaznych pisuarom. I co się okazało, że do toalety tej nieprzyjaznej stali i mężczyźni, i kobiety, a do przyjaznej tylko mężczyźni. I kolejka się zrobiła jeszcze większa. To jest jeden z przykładów, ale oczywiście jest tu wiele przykładów, gdzie na przykład w sporcie nie zauważa się sukcesów drużyn kobiecych w danej dziedzinie sportu i na przykład mówi się, że drużyna amerykańska nigdy nie zdobyła mistrzostwa w jakiejś tam dziedzinie. Okazuje się, że zdobyła, tylko że żeńska, nie męska. Dlaczego uogólnia się, że kraj nigdy nie zdobył tytułu, skoro to drużyna żeńska zdobyła, a nie męska? Pierwszy komputer skonstruowało 6 kobiet. Czy ktokolwiek wie o tym? Już Sheryl Sandberg w swojej książce Lean In też przytoczyła taką historię, że kiedy sama była w ciąży i bardzo, bardzo źle znosiła tą ciążę, bardzo puchły jej stopy, nie mogła chodzić, była ociężała, okazało się, że chciała jak najbliższy dystans od samochodu do biura pokonywać, a parkingi były tak skonstruowane, że jednak ten dystans był dosyć długi. I na zarządzie w swojej firmie powiedziała: słuchajcie, dla kobiet w ciąży parkingi muszą być przy wejściu głównym, najbliżej jak to tylko możliwe. Dokładnie na przykład tak, jak dla osób niepełnosprawnych. Bo dopiero jak ja zaszłam w ciążę i zobaczyłam po sobie, że jest to problem, dopiero przyszło mi to do głowy. Ale to chodzi o to, że tych danych o kobietach, o ich potrzebach, o ich trochę innym skonstruowaniu funkcjonowania, tych danych statystycznych nikt nie bierze na świecie do konstruowania tego świata. I to jest ukryta taka trochę dyskryminacja, może nawet nie trochę, bardzo ukryta dyskryminacja kobiet, której my na co dzień po prostu nie zauważamy. Podobnie jedna z dziewczyn, która w Stanach Zjednoczonych wynalazła pewien wynalazek, jeszcze nie powiem jaki, zrobiła całe roadshow po inwestorach, żeby zdobyć finansowanie. I jak powiedziała, co to jest, panowie z funduszy inwestycyjnych zaczęli to googlować, trafili na strony, powiedzmy sobie, bardziej związane z seksem niż z faktycznie tym, że wynalazkiem, chodzi o laktator. I kiedy ona demonstrowała, jak on może wyglądać i pomagać kobietom karmiącym w funkcjonowaniu codziennym, to żaden z mężczyzn nawet nie wziął tego do ręki, bo powiedzieli, że się brzydzą. Jest nas prawie tyle samo, co mężczyzn na świecie i w ogóle nasze potrzeby przy konstruowaniu tego świata nie są brane pod uwagę. Książka jest niezwykle trudna, zarówno do czytania dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Polecam ją wszystkim, bo moim zdaniem bardzo fajnie rozszerza horyzonty myślowe i fajnie jest poznać. Tak jak powiedziałam, nie trzeba czytać całości, ale naprawdę wybrane kawałki dają dużo do myślenia. Druga za chwilę, przekazuję głos Aleksandrze.
Agnieszko, sporo, bardzo mnie to zasmuciło, co powiedziałaś, chociaż przecież widzimy różne rzeczy na co dzień, też te kolejki. Ty mówiłaś o toalecie, to ja powiem o kuchni, ale tym razem będzie to reporterska kuchnia, bo właśnie Mariusz Szczygieł w książce Fakty muszą zatańczyć zaprasza nas do zwiedzenia takiej reporterskiej kuchni. I to jest dosyć niezwykła podróż, jak niezwykły jest gatunek, który zwiemy reportażem. Jak wiemy, reportaż bazuje na faktach. Ale oczywiście te fakty muszą mieć formę literacką. I właściwie reporter może zrobić to samo, co pisarz, ale nie może zmyślać. I w czym się tkwi siła reportażu? Mariusz Szczygieł mówi, że wiedza o stanie faktycznym pozwala przetrwać. I mnie się to zdanie w ogóle wydaje prawdziwe we wszystkich sferach życia, że wiedza o stanie faktycznym pozwala przetrwać. Czyli, że krótko mówiąc, lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. Ale właśnie reportaż, jest kilka definicji reportażu w tej książce i jedna z nich brzmi, że to jest historia, która wydarzyła się naprawdę i która musi nam dawać do myślenia. I myślę, że wiele reportaży, zwłaszcza w polskiej szkole reportażu, która jest no, niesamowicie znana na całym świecie dzięki Ryszardowi Kapuścińskiemu, ale przecież mamy dzisiaj chociażby właśnie Mariusza Szczygła, który jest tłumaczony na 21 języków, czy mamy Katarzynę Surmiak-Domańską, czy wiele, wiele innych reporterek i reporterów. Właśnie piszą oni fascynujące reportaże, które warto znać. I na czym polega odsłanianie tej kuchni? Jest to po kolei poruszanie takich problemów, które łączą się z pisaniem reportażu, a równocześnie są fascynującą historią samego tego gatunku, z mnóstwem przykładów. Naprawdę nie mogłam się od tego oderwać, chociaż jest to esej o reportażu. Esej, który wyniknął z miłości do reportażu. Na przykład no, Mariusz Szczygieł bardzo dużo uwagi poświęca szczegółowi, bo pomyślcie sobie o powstaniu w getcie warszawskim. Co kojarzymy z powstaniem w getcie warszawskim? Dam sekundę na zastanowienie i odpowiem, co samej mi się zawsze kojarzy, mianowicie czerwony sweter marka Edelmana ze Zdążyć przed Panem Bogiem, o którym mówi. I właściwie nie pamiętamy nazwisk, nie pamiętamy niczego innego. Pamiętamy za to czerwony sweter marka Edelmana. I właśnie Mariusz Szczygieł przytacza zdanie Filipa Rota, że szczegół to są palce olbrzyma w reportażu. Palce olbrzyma. I bardzo mi się podoba ta metafora. I właściwie reportaż bez szczegółu nie istnieje. I mogę powiedzieć, tutaj mam taki cytat, który niezwykle to ilustruje. Mamy pierwsze zdanie. Poznali się w pracy. Drugie zdanie. Poznali się w fabryce. Trzecie zdanie. Poznali się w wytwórni fortepianów. I czwarte zdanie, zwróćcie na nie uwagę, poznali się przy polerowaniu klawiszy. No i od razu wyobrażamy sobie ten miękki ruch, to polerowanie, tą aksamitność tego kontaktu. Jest to niby to samo, poznali się w zakładzie pracy, ale jeżeli oni polerują klawisze, to zaczynają przechodzić nas ciarki. I tu się rodzi historia. I to jest właśnie bardzo piękne. Podaje Mariusz Szczygieł kilka takich właśnie faktów z różnych reportaży, które zapadły mu w pamięć i chciałabym jeden drastyczny przytoczyć, bo sama o nim nie mogę zapomnieć, więc teraz trochę Wam też to zrobię. Mianowicie Kambodża, reportaż z Kambodży pod tytułem Kampucza godzina zero. Jest to polski reportaż Zbigniewa Domarańczyka, nieżyjącego już reportera, który opisuje sytuację, że jeden z dowódców z armii Pol Pota, byli czerwoni Khmerzy i wiadomo, że to był bardzo krwawy czas w historii Kambodży, każe 13-letniemu chłopcu zabić kobietę. A dlaczego każe ją zabić? Bo z głodu wzięła ziarenko ryżu i właśnie ten dowódca każe jej rozciąć gardło i wyciągnąć temu chłopcu to ziarenko ryżu. I to jest coś, to jest scena, jedna mikroscena, tych scen okrucieństw było tam z pewnością więcej, ale ta właśnie jedna scena, to jedno ziarenko przykuwające uwagę, jakby obrazuje tą skalę okrucieństwa. I właśnie dlatego szczegół, to ziarenko ryżu
jest tak szalenie ważne w reportażu. Ale oczywiście na marginesie też ta książka jest też taką trochę ukrytą autobiografią Mariusza Szczygła. Wyjaśnia on wiele rzeczy o sobie i pokazuje też swoją drogę. Ja uwielbiam Mariusza Szczygła, więc połykam właściwie każdą jego książkę. I na przykład rozwikła w niej zagadkę, dlaczego jako autor nigdy nie pisze o ludziach źle. Wyobraźcie sobie, że jak był początkującym, aspirującym reporterem jeszcze w liceum, w swojej miejscowości, w Złotoryi, poszedł do Baszty Kowalskiej. I tam był bileter, który jak zobaczył jego aparat fotograficzny, to powiedział mu, że ma zapłacić ekstra za zrobienie zdjęć. I okazało się, że to jest bezprawne. I on to nagłośnił pod pseudonimem NN w gazecie Świecie Młodych. I jakiś czas później mama Mariusza Szczygła zobaczyła tego pana biletera pijanego. I Szczygieł właśnie strasznie się tym przejął, bał się, że może to przez niego, bo oczywiście dostał tam upomnienie i miał mnóstwo nieprzyjemności w pracy. I od tamtej pory nie pisze o ludziach źle. No i fantastycznie pisze o tym, jak rozmawia z ludźmi. To są w ogóle takie wskazówki, które są, myślę, uniwersalne, bo pisze tak. Gdy wchodzę do mieszkań moich bohaterów, nie zaczynam od spisywania personaliów, nie trzymam ostentacyjnie kartki z pytaniami. Pytam, a to o rower w przedpokoju, czy podrasowany, bo tak wygląda, a to o kwiatki na parapecie, czy mówi pani do nich, bo podobno to lubią. Czasem rozmawiamy godzinę, a czasem nawet nie zahaczyliśmy jeszcze o temat. Potem pytają mnie, a może ogórkową pan zje, a ja taką dobrą nalewkę robię. I tak się robi, i tak się właśnie rodzi ta dobra rozmowa. I Mariusz Szczygieł bardzo dużo też czasu w tej książce, czy też linijek w tej książce, poświęca milczeniu. Że właśnie milczenie i słuchanie powoduje to, że ludzie się otwierają. Więc dla mnie te fakty muszą zatańczyć. Dlaczego fakty muszą zatańczyć? Bo tak jak w tańcu, piękny taniec podziwiamy wtedy, kiedy nie widzimy tych figur, a piękny reportaż podziwiamy wtedy, kiedy nie widzimy tych faktów, tylko nam się to spaja właśnie w jedną całość. No właśnie, i to jest tak, że rzeczywiście ta kuchnia reporterska tutaj podana i mnóstwo też właśnie tej historii reportaży, dowiemy się na przykład dlaczego Truman Capote nosił długi szalik albo czy rzeczywiście był dobrym reporterem. Warto to poznać, warto tutaj rzeczywiście nie myśleć, że to jest książka o pisaniu reportażu, ale to jest w ogóle książka, myślę, o wielu, wielu innych jeszcze rzeczach, o jakich nie powiem. Dzisiaj pewnie się nie zmieścimy w 30 minutach, ale postaram się krótko. Tak jak powiedziałam, ja nie mam dzisiaj poradników, ale tak jak poprzednia książka, którą dziś rekomendowałam, wysłuchałam jej, nawet nie przeczytałam, mimo że mam ją w papierze, ale jak do niej zajrzałam i zobaczyłam, ile tam jest faktów, to stwierdziłam, że potrzebny jest do tego audiobook i jak będę jechać sobie z Gdańska do Warszawy, to te 4 godziny sobie po prostu posłucham i zobaczę, czy mnie ta książka wciągnie, czy nie. I przyznam się, trochę na przyspieszonych obrotach ją słuchałam, bo strasznie dużo jest tam faktów, ale jest to książka, którą poznałam 2 dni temu. Natomiast druga moja książka, Fuck Up, jest to książka, którą czytałam 5 lat temu. To jest dosyć ważne, dlaczego 5 lat temu i dlaczego to pamiętam, bo to był moment, kiedy ja byłam na rozdrożu kariery zawodowej, kiedy tak naprawdę, powiem to brutalnie, straciłam pracę. I ta książka wpadła mi w ręce. To jest satyra. To jest satyra, która jest satyrą, jak autor sam, Daniel Jones, pisze, że jest to satyra na pracę w branży technologicznej, w startupach. Natomiast ja bym dodała do tego jeszcze, że jest to satyra tak naprawdę na zderzenie się 2 światów. Świata ludzi około 50 w miejscach pracy i osób powiedzmy sobie 20+. Słuchajcie, książka jest przewspaniała, naprawdę jest cudownym językiem napisana. Autor, dziennikarz, redaktor Forbesa, później dziennikarz Newsweeka,
miał swoje biuro z widokiem na Central Park w Nowym Jorku, miał swój stolik w Davos, który prowadził. Był niezwykle znaną osobą, szanowaną, tak naprawdę był twarzą Newsweeka i twarzą wcześniej Forbesa. Kończy 50 lat, planują ze swoją żoną urlop w Europie, mają dwójkę synów, bliźniaków, sześcioletnich. Żona nauczycielka świeżo zrezygnowała z pracy przez bardzo chroniczne migreny, które jej naprawdę utrudniały życie i ponieważ chłopcy byli już w takim wieku, powiedzmy sobie, przygotowywania ich do szkoły, to stwierdzili, że ona zrezygnuje z pracy, bo on dobrze zarabia, mają w miarę uporządkowane życie, więc wystarczy, jak tylko on będzie pracował. I on dostaje telefon od koleżanki z pracy, z którą znają się od 20-30 lat, wspólnie pracują w tej branży, powiedzmy sobie, dziennikarskiej. I ona mówi, że przez cięcia i redukcję zatrudnienia on traci pracę. Po prostu nie ma dla niego miejsca w Newsweeku. I nie tak jak osoby, które straciły pracę rok wcześniej, nie dostanie rocznej odprawy, tylko dostaje dwutygodniowe wypowiedzenie. I koniec. Nie ma go. I on na początku idzie żonie, opowiada o tym, jest bardzo taki poddenerwowany, słowotok mu się włącza, mówi, tak, jedziemy na wakacje, jakoś to będzie, a żona mówi, nie będzie to jakoś, bo za 2 tygodnie nie mamy pracy, ani ty, ani ja, nie mamy ubezpieczenia, co w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle ważne i nie stać nas na to, żeby teraz jechać na wakacje. I to jest tak naprawdę początek dopiero historii, bo on zaczyna szukać pracy, zaczyna dzwonić po wszystkich swoich słynnych znajomych, których miał i którzy go szanowali. Przestają odbierać od niego telefony. Nikt nie chce mu pomóc, nikt nie chce go zatrudnić, bo ma 50, już 50, ponad 50 lat. Przez kilka miesięcy jest całkowicie bez pracy. Skończyły się wszystkie zasoby finansowe, które mieli odłożone na czarną godzinę i jest naprawdę w dużej rozterce. I przy jednej z rozmów takich właśnie szukania pracy z jednym ze swoich znajomych dowiaduje się, że ten jego znajomy, z którym kiedyś na początku swojej kariery zawodowej gdzieś nawet razem pracowali, nie znam już, słuchajcie, wszystkich szczegółów, bo czytałam to 5 lat temu, dzisiaj to przejrzałam, ale żeby sobie kilka faktów przypomnieć, ale to jest naprawdę świetna książka, polecam ją. Ten znajomy mówi, że teraz trzeba szukać pracy w startupach technologicznych, tam jest kasa, tam jest życie. Tam się to wszystko rozkręca i będzie cię stać na wszystko, na co sobie tylko zamarzysz, musisz iść do startupu. I on na początku gdzieś załapuje się do takiego małego, do małej firmy, gdzie prowadzi im bloga po prostu, a potem trafia do firmy HubSpot. Firma HubSpot faktycznie istnieje. Fakty opisane w tej książce są faktami. Nie są zmyślone. Niektóre nazwiska są tylko jakby pod pseudonimem, bo osoby, które udzielały mu informacji do tej książki, prosiły, żeby ich nie demaskował, bo mogą mieć problemy. On opisuje kilka rzeczy. Po pierwsze opisuje zderzenie, jak osoba w wieku około 50 nie jest w stanie tej bariery przeskoczyć, gdzie wchodzi do firmy, gdzie są osoby 20 plus, a wyglądają jakby miały kilkanaście lat dokładnie, gdzie nie ma biurka z normalnym fotelem, tylko są jakieś piłki, jakieś piłkarzyki, jakieś hamaki, jakieś pokoje relaksacyjne i kreatywne. I on się pyta, gdzie jest jego biuro, gdzie jest jego biurko, gdzie jest jego krzesło i nikt nie jest w stanie mu pokazać tego miejsca, bo nikt tam nie ma przypisanego miejsca. On przechodzi dramat taki zderzenia się dwóch światów, uporządkowanego gabinetu z widokiem na Central Park i open space'u, gdzie nawet nie może swojego miejsca znaleźć. I on też ujawnia, jaką bańką napompowaną są, albo przynajmniej były, startupy Doliny Krzemowej, gdzie one tak naprawdę generowały tylko i wyłącznie poczucie mitu, poczucie wielkiej sprawy, zatrudniały młodych ludzi, tu gdzieś nawet fajnie to opisuje, którzy są w stanie pracować za cukierki, a on ma dzieci w domu i nie może zamiast wypłaty na obiad zanosić codziennie cukierki. I też pokazuje, jak te jego otoczenie, ci młodzi ludzie źle reagują na jego bardzo mądre zresztą sugestie i komentarze. Tam jest popłoch, o Boże, stary człowiek.
Więc pokazuje też, jak te startupy właśnie są napompowane, gdzie przez bardzo długi okres czasu nie ma żadnych zysków. Jest tylko parcie na zwiększanie obrotów, 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 robienie wielkiej ideologii wokół firmy, szumu, marketingu, żeby dobrze na giełdzie spieniężyć takie startupy, a dopiero potem inwestor, który przychodzi, okazuje się, że to może być tak naprawdę wydmuszka, dlatego wiele startupów upada. I powiem Wam szczerze, że też miałam okazję obserwować na żywym organizmie taki startup, w którym mój syn zaczął pracować. Kiedy zaczął pracować, to też były po prostu wodotryski, były darmowe śniadania, darmowe lunche, pokój zabaw, pokój gier, pokoje kreatywne, najróżniejszy rodzaj herbat do wyboru, napojów. Natomiast potem, kiedy inwestor mówi sprawdzam i chce zwrotu zainwestowanych pieniędzy, zaczyna się dramat. I ta książka jest naprawdę świetnie napisana, naprawdę bardzo satyrycznym, fajnym językiem. Polecam. Ona mi bardzo dobrze zrobiła w tym moim trudnym czasie i dlatego, chociaż nie jest to poradnik, to jednak jest to satyra na takie życie biznesowe i myślę, że ona może też zrobić dobre takie spojrzenie na to, co nas czeka, jak będziemy być może zbyt optymistycznie patrzeć na naszą karierę zawodową i nie będziemy czujni, co może nas spotkać. Więc może warto też takie pozycje czytać. My trochę dzisiaj smutno, więc może coś pozytywnego przygotujemy na następny raz. No i przekroczyłyśmy o 6 minut czas, ale mam nadzieję, że będzie nam to wybaczone. Oczywiście postaramy się jak najszybciej, pewnie jeszcze dziś, zamieścić posty z tymi książkami, które dzisiaj dla Was rekomendowałyśmy i też zrobimy z tego podcast. To tyle. Tak, dziękuję bardzo i przepraszam za niespodziewanego bohatera, ale strasznie mnie tutaj drapała, więc musiałam ją wziąć na ręce. Dziękujemy Wam bardzo. Bardzo myślę, Agnieszko, no trochę smutno, ale równocześnie pokazujemy, ile rzeczy jest do zrobienia i też fajnie, że dzisiaj był taki odcinek inkluzywny i dla mnie to jest ważne. Dokładnie tak. I naprawdę ta książka, która ma tytuł Fuck Up, jest w wielu miejscach bardzo śmieszna i naprawdę ja się też uśmiałam, mimo że nie było mi do śmiechu, to w wielu miejscach się uśmiałam i naprawdę życzę Wam, żebyście też takie emocje przy czytaniu odkrywali. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Dziękujemy.